Polnes to polski samochód osobowy produkowany od 1978 do 2002 roku. Polonez is a Polish passenger car produced from 1978 to 2002. Polonez był oparty na polskim Fiacie 125P, który FSO zbudowało na licencji Fiata. The Polonez was based on the Polish Fiat 125P, which FSO built under license from Fiat. Polonez był dostępny w różnych wersjach nadwozia. The Polonez was available in various body styles. Najbardziej znany jest pięciodrzwiowy hatchback. The most famous is the five-door hatchback. Produkcja wyniosła ponad 1 000 000 sztuk. Production amounted to over 1 million units. Polonez był popularny na rynku krajowym w Polsce, sprzedawany był także w innych krajach. The Polonez was popular in the domestic market in Poland and was also sold in other countries. Zaletą samochodu było jego bezpieczeństwo. The advantage of the car was its safety. W 1978 roku był to jedyny samochód z Europy Wschodniej, który przeszedł amerykańskie testy zderzeniowe. In 1978 it was the only Eastern European car to pass American crash tests. Poloneza eksportowano do wielu krajów, m.in. Holandii, Jugosławii, Francji, Argentyny, Boliwii, Wielkiej Brytanii, Chin, Grecji, Irlandii, Włoch, Danii, Belgii, Niemiec, Syrii, Urugwaju, Jordanii, Norwegii, Finlandii, Egiptu, Hiszpanii, Węgier. Polonez was exported to many countries, e.g. Netherlands, Yugoslavia, France, Argentina, Bolivia, Great Britain, China, Greece, Ireland, Italy, Denmark, Belgium, Germany, Syria, Uruguay, Jordan, Norway, Finland, Egypt, Spain, Hungary. Pod koniec lat 80. i na początku 90. eksportowano je również do Nowej Zelandii, Chile i Kolumbii. In the late 1980s and early 1990s they were also exported to New Zealand, Chile and Colombia. Kilka wysłano do Albanii i Związku Radzieckiego, ale nie odniosły tam sukcesu. A few were sent to Albania and the Soviet Union, but were not successful there. W niektórych krajach FSO Polonez był sprzedawany jako FSO Selina, FSO Prima lub FSO Caro. In some countries the FSO Polonez was sold as the FSO Selina, FSO Prima or FSO Caro. Kompletne samochody Polonez były montowane w Egipcie od 1983 do 1993 roku, zastępując lokalnie montowane 125P. Complete Polonez cars were assembled in Egypt from 1983 to 1993, replacing the locally assembled 125P. W Chinach Polonez był produkowany w kilku seriach i wielu modyfikacjach. In China, the Polonez was produced in several series and many modifications. Polonez był powszechnym samochodem w Chinach w tamtych czasach. The Polonez was a common car in China at the time. W 1991 roku pojawił się FSO Polonez Caro. In 1991 the FSO Polonez Caro appeared. Z silnikiem wysokoprężnym Citroena był sprzedawany w całej Europie. With a Citroen diesel engine, it was sold throughout Europe. Rok 1997 przyniósł masową produkcję nowych modeli Caro Plus i Atu Plus. The year 1997 saw the mass production of new models Caro Plus and Atu Plus. W tym roku jednak import do Wielkiej Brytanii ustał. That year, however, imports to Britain ceased. Sprzedaż w niektórych częściach Europy Zachodniej trwała co najmniej rok dłużej. Sales in parts of Western Europe continued for at least a year longer. Zostały one wycofane z tych rynków ze względu na m.in. rygorystyczne wymagania emisyjne i spadający popyt. They were withdrawn from these markets due to, among others, stringent emission requirements and falling demand. Poza kilkoma modelami, Polonez miał stosunkowo słabe osiągi. Apart from a few models, the Polonez had relatively poor performance. Części do samochodu były tanie i łatwo dostępne. Parts from the car were cheap and readily available. Niższa cena Poloneza była postrzegana jako główna przewaga nad innymi samochodami.
Wylowe prajzowy polonez łosines w mejne 2 tygodnie awek as. Popyt jednak spadł, a ostatnimi produkowanymi wersjami były wersje track, cenione za niską cenę, niezawodność, dużą ładowność do 1 tony. Demand, however, fell, and the last versions produced were track versions, valid for the low price, reliability and high load capacity, up to 1 ton. Samochód Polonez był częstym widokiem w Europie Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza w rodzimym kraju Polsce. The Polonez car was a common sight in Central and Eastern Europe, particularly in its home country, Poland. Odkąd Polska stała się członkiem Unii Europejskiej w 2004 roku, samochód został szybko zastąpiony stosunkowo tanimi i zwolnionymi z podatku używanymi samochodami z Europy Zachodniej. Since Poland became a member of the European Union in 2004, the car has been quickly replaced by relatively cheap and tax-exempt used cars from Western Europe.